Zdrowia! Trump tłumaczy lewakom, jak to jest z religią w szkołach amerykańskich. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No teraz w Białym Domu w zasadzie wydano czy opublikowano taki przewodnik po tym, jak można się modlić w szkołach państwowych. To było w zeszłym tygodniu. No i to wyjaśnia te wszystkie stanowe i federalne przepisy i interpretacje prawa. Przede wszystkim najważniejsze to jest to, że jeżeli uczniowie mają jakieś zażalenia w stosunku do szkoły, jeżeli spotkało ich coś tam antyreligijnego w tej szkole, no to stan ma obowiązek przyjąć te zażalenia od uczniów, no i ma obowiązek wysłać to do rządu federalnego w Waszyngtonie. No jeżeli właśnie była jakaś taka sytuacja, że im zabroniono się modlić. Było takie spotkanie z wieloma grupami, z uczniami. Była to pierwsza zmiana w zasadzie od 2003 roku, czyli już 17 lat nic w tych sprawach nie dotykano. Była tam minister edukacji Betsy DeVos. No i wielu właśnie studentów, którzy mówili, że byli ścigani, że mieli pewnej nieprzyjemności. I Trump powiedział, że nic nie jest ważniejsze niż modlitwa. Nic nie jest ważniejsze niż to, żeby ktoś miał prawo się pomodlić. I określił te zmiany kulturowe, jakie zachodzą w Ameryce. Określił to jako, że trzeba walczyć przeciwko tym impulsom lewackim w kierunku totalitaryzmu. No i to w zasadzie to jest prawda. To jest taki ateistyczny, lewacki, marksistowska wojna kulturowa, która przede wszystkim numer jeden do zniszczenia, no to właśnie jest religia. Później, jeżeli religii zabraknie, no to już później nie ma rodziny. No i wtedy już zanika to Bóg, honor i ojczyzna. No jest w zasadzie tylko materializm, no i socjalizm, komunizm i dowodzenie nieszczęsnymi ludźmi, którymi łatwo kierować. Trump powiedział, że takie rzeczy, które się dzieją dzisiaj, 10-15 lat temu były po prostu nie do wyobrażenia. No i ten przewodnik z Białego Domu podkreśla przede wszystkim, że uczniowie mają prawo się modlić w szkołach. To nie jest to, mogą się modlić w czasie lunchu, czyli przerwy tych śniadaniowych, czy innych przerw, czy kiedykolwiek mają wolny czas. Mogą organizować grupy modlitewne, jeżeli im to pasuje. No i mogą pisać w zasadzie o swoich przekonaniach religijnych, wypracowaniach szkolnych. To nie jest zabronione, żeby ktoś, kto jest religijny, żeby nie mógł pisać wypracowania, żeby było donoszone do kuratorium, że ktoś pisze o religii, wypracowaniu o angielskim. To nie jest. Do tego jeszcze w Białym Domu dołożono urzędnicy różnych tam ministerstw dołączyli takie pewne poprawki, które propozycje, no przepisy propozycji, które no w zasadzie to wszystkie te instytucje kościelne, religijne powiedzmy, które się opiekują biednymi, czy tam prowadzą najróżniejsze instytucje pomocy społecznej, że one muszą mieć takie same prawo w uzyskiwaniu grantów, czyli tych darowizn państwowych, tak jak inne instytucje
niereligijne, no bo teraz to się zaczęło robić tak, że lewactwo usuwa kasę, pewne domy dziecka, czy tego rodzaju rzeczy były prowadzone, opieki społeczne, jeżeli były prowadzone przez organizacje kościelne czy religijne, no to lewacy po prostu przycinają kurek, nie dają pieniędzy na to, żeby powiedzmy, no bo zaczyna się, jeżeli są jacyś homoseksualiści czy transwestyci, tego rodzaju rzeczy, którzy chcą czy uczyć, czy robić coś w tego rodzaju i to jest przeciwko podstawie religijnej w tych organizacjach, no to lewacy chcą obcinać pieniądze jako karanie, po prostu eliminacja. Sąd Najwyższy, no to dawno powiedział, że jest rozdzielenie rządu od religii, no ale to nie chodzi o to, że rząd nie może ustanowić rządowej religii. A to się wzięło z tego, że powiedzmy anglikanizm w Ameryce, w koloniach amerykańskich, no to był przymusowy. Po prostu ludzie musieli chodzić do tego zboru anglikańskiego, no bo ten zbór anglikański 200, 300, 400 lat temu, no to był, w zasadzie było tam wszystko, tak? Tam dekrety króla się czytało, tam się rozmawiało o podatkach, to był taki ratusz, to było wszystko, to było miejsce, gdzie ludzie się spotykali, no i w tą niedzielę trzeba było odpoczywać, powiedzmy, no i chodzić do domu pańskiego i to był przymus, no i przymusem było chodzenie do anglikańskiego, dlatego przez długie okresy katolicy mieli przegrane, Żydzi mieli przegrane, francuscy katolicy właśnie byli tam w Kanadzie, polscy katolicy, to też dużo jest parafii polskich zbudowanych za pieniądze Polaków, no bo to były te potrzeby. No i to było to rozdzielenie, że państwo nie pomaga. No ale zasada była taka, że rząd ma nie zmusić pod karą czy groźbą zastrzelenia, nie mogła zmusić, żeby ktoś poszedł do kościoła czy zboru. A teraz interpretacja jest taka, że lewacy chcą zastrzelić tych, czy powiesić tych, którzy chcą iść do kościoła czy zboru. Także to wszystko zrobiło się, można powiedzieć, do góry nogami. No i co tam jest? No co tam jest? 15 lat temu, jak on wspomniał, nikt tak nie pomyślał. No, lewactwo jest galopujące. Lewactwo jest... No nie poddaje się, tak? Jednak ludzie bardziej konserwatywni, my się powoli poddajemy, oddajemy każdy ten centymetr, ten inch ziemi. ACLU, czyli American Civil Liberties Union, czyli Amerykańska Unia Wolności Cywilnej czy Obywatelskiej, atakuje to, mówi że to musi być jednak rozdzielone. Według mnie, jeżeli przychodzą, to nie może być tak, że ludzie, czy studenci, którzy wchodzą do szkoły, czy do koledżu, czy na uniwersytet, w zasadzie muszą być milczącymi chrześcijanami, czy mają się nie wypowiadać na ten temat, no bo jednak Ameryka była zbudowana na Bóg jest wspomniany kilkanaście razy w Konstytucji, no a tak jak w tej wojnie kulturowej, tak jak Trump powiedział, no to teraz w zasadzie słowo Bóg jest eliminowane, słowo Boże Narodzenie jest eliminowane, no po prostu wszyscy atakują te podstawy, te ostatnie amerykańskie od kolonii poprzez niepodległość, poprzez wojnę cywilną,
czasie kryzysu lat 1920, pierwsza wojna, druga wojna światowa, koreańska, wietnamska, no i na dzień dzisiejszy. I atakują po prostu, lewactwo atakuje normalnych ludzi. I to jest straszne właśnie, że zostało to w ten sposób przekręcone, po prostu zostało przekręcone to makabrycznie. Co Trump powiedział? No powiedział, że w zasadzie nie mogą, że nauczyciele muszą wiedzieć, co można, a czego nie można. Także podkreśla to, że w Ameryce jednak pierwsza poprawka do konstytucji daje prawa do wolności wyznania, włączając szkoły. Także, że Trump przypomina nauczycielom, że oni w zasadzie to mają stać z boku i nie narzucać religii studentom, ale jeżeli student ma jakieś przekonania religijne, czy ma jakieś tam chęć do modlitwy, no to ten nauczyciel nie jest policjantem, który ma opieprzyć tego studenta czy ucznia, że on się modli. To jest najbardziej debilowata interpretacja, jaka może być, no ale taka jest właśnie interpretacja lewacka. Interpretacja jest lewacka, że oni mają ścigać ludzi, którzy się modrą. No i rozdzielenie państwa i kościoła nie było zrobione po to, żeby zniszczyć tą burzliwe, takie żywotne, bardzo intensywne życie religijne w Ameryce, tylko żeby je podnieść. 8 na 10 ewangelików, protestantów, czyli ludzi wszelakiego tam rodzaju poza katolikami, no to popiera Trumpa działanie przez ostatnie 3 lata. No i to jest to, co Trump w zasadzie, no on ma też te swoje przekonania w ten sposób. Także pieniądze muszą dawać do organizacji religijnych, tak jak dają do kogokolwiek innego, nie mogą być szykanowani. No i studenci mają prawo do modlitw. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, dzyń. I do następnego zdemonetyzowanego filmiku.